Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowanym fitoterapeutą. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do wykonania u siebie fantastycznego badania, jakim jest biorezonans. Ponieważ jest to badanie, to mogę je wykonywać tylko i wyłącznie przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem. W związku z czym, jeśli mieszkasz w Szczecinie, Warzymice, Przetław, Kołbaskowo i okolice, to ja zapraszam Ciebie bardzo serdecznie do mnie, do Warzymic, na takie badanie. Ponadto, aby pomagać ludziom, jeżdżę również do różnych miejscowości w całej Polsce i za granicą. I tak 7 listopada będę w Ciechanowie, Ciechanów, Przasnysz i te okolice. Dlatego, jeśli są Państwo również z tej okolicy, to zapraszam do rezerwacji terminów na badania biorezonansem właśnie w tamtej okolicy. Ponadto, jeśli uzbiera się w innej miejscowości odpowiednia liczba chętnych osób, to ja, ponieważ uwielbiam pracę i wyjazdy w delegacje, oczywiście bardzo chętnie ze swoim sprzętem i swoją wiedzą do Państwa przyjadę. I teraz, czym jest to badanie biorezonansem? Badanie biorezonansem jest po prostu badaniem pokazującym autentyczny stan danej osoby, stan organizmu danej osoby. Możemy zobaczyć, jaki jest stan naszych organów, w jakiej one są formie, w jakiej one są kondycji. Możemy sprawdzić stany zapalne, możemy sprawdzić, jakie patogeny znajdują się w Państwa organizmie. Jeśli coś Państwu dolega, a nie wiadomo, co to jest, to warto to sprawdzić właśnie na biorezonansie, dlatego że to urządzenie pokaże wszystkie dolegliwości związane z Państwa stanem zdrowia. Ponadto, po badaniu biorezonansem ja wykonuję w cenie badania całą metaterapię, czyli terapię regeneracyjną, która przywraca Wasze organy do normalnego funkcjonowania. I ta terapia działa, znaczy może inaczej, to nie jest tak, bo proces przeprowadzenia tej terapii jest to jakby proces trwający pewien okres czasu. Natomiast działanie tej metaterapii na Wasz organizm to jest około 3 do nawet 4 tygodni, w zależności od pola elektromagnetycznego, w jakim się otaczacie. Co to oznacza dla Was? To oznacza dla Was, że po tym badaniu Wasz organizm będzie się regenerował przez okres około 3 tygodni, dzięki czemu sami doświadczycie zmiany na lepsze Waszego samopoczucia i stanu Waszego organizmu. Więc już samo to daje niezwykłe korzyści dla Państwa. Kolejną korzyścią wynikającą z przeprowadzenia tego badania jest po pierwsze możliwość wykonania zabiegu przeciw konkretnemu patogenowi. Ponadto istnieje możliwość wykonania leku informacyjnego, to jest coś na zasadzie homeopatii, przeciw danemu patogenowi, pasożytowi, bez względu na to, co my tam znajdziemy w Państwa organizmie, istnieje możliwość wykonania odpowiedniego preparatu związanego właśnie z wyleczeniem Państwa dolegliwości. Kolejną sprawą, która jest niezwykle ważna i dla mnie naprawdę fenomenalna, jest możliwość naniesienia
odpowiednich częstotliwości przeciw danym patogenom, czy pasożytom, czy przeciw dolegliwościom państwa na posiadaną przez państwa biżuterię, czyli na pierścionki, łańcuszki, na różnego rodzaju bransoletki. Możemy takie częstotliwości również nanosić na kamienie, które państwo posiadają. Myślę, że to jest naprawdę fantastyczna sprawa i ja sama również bardzo lubię z tego korzystać. Dodatkową możliwością po wykonaniu badania biorezonansem jest możliwość wykonania fizjoterapii. I teraz, czym jest ta fizjoterapia? To jest dużo bardziej zaawansowany zabieg niż sama metaterapia. I fizjoterapia działa na zasadzie spektrum światła, czy na zasadzie widma światła widzialnego. I tak ona, fizjoterapia, działa poprzez usunięcie blokad energetycznych na Państwa meridianach. I nawet w czasie, kiedy ja nie studiowałam jeszcze medycyny chińskiej, zauważyłam pewien schemat przy wykonywaniu tego typu zabiegów i okazało się, że rzeczywiście one są stricte powiązane z przepływem meridianów w ciele ludzkim. To dzięki temu zyskujecie. No oczywiście również powrót do zdrowia. Oczywiście nie od razu, bo tych zabiegów trzeba byłoby wykonać kilka, ale już po jednym zabiegu następuje znaczny wzrost samopoczucia i tak naprawdę czujemy się po tym zabiegu jak po takim naprawdę bardzo dobrze wykonanym masażu. Co ważne, fizjoterapia i metaterapia są to zabiegi całkowicie bezbolesne. Nawet fizjoterapia umożliwiając, udrożniając przepływ energetyczny na meridianach człowieka, czy na meridianach ciała ludzkiego, tu również nie używamy kompletnie żadnych igieł ani niczego, co mogłoby wywołać u Państwa ból. Dlatego te zabiegi są również bardzo dobre dla małych dzieci. Zwłaszcza jeśli zauważyliście, że wasze dziecko dziwnie się zachowuje, że jest nadpobudliwe, że ma zbyt dużo energii, że nie można się z tym dzieckiem dogadać w żaden sposób, warto jest wykonywać właśnie ten zabieg, dlatego że on wspaniale uwolni energię i ruszy energię zarówno w wątrobie, w pęcherzyku żółciowym, jak i w całym tym obiegu energetycznym, który jest potrzebny, aby ustabilizować system nerwowy i emocjonalny Państwa dziecka. Dlatego, jeśli mają Państwo jakiekolwiek problemy zdrowotne, to ja chciałam z całego serca zaprosić do siebie, do Warzywnic, na wykonanie takiego badania biorezonansem. Jeśli nie mieszkają Państwo w okolicach województwa zachodniopomorskiego, to zapraszam również do kontaktu, dlatego że ja zapisuję sobie kontakty do Państwa i jeśli z odpowiedniego obszaru zbierze mi się grupa osób, to ja bardzo chętnie do Państwa przyjadę, aby wykonać takie badanie, zrobić Wam te wszystkie zabiegi regeneracyjne. A ponadto mają Państwo oczywiście możliwość do skorzystania z fitoterapii, którą będę przygotowywać już po badaniu specjalnie dla Państwa. I to jest taka, myślę, również fenomenalna sprawa, ponieważ większość osób, które wykonują to badanie biorezonansem, niestety nie znają się na ziołolecznictwie i po wykonanym badaniu po prostu sprzedają swoim klientom suplementy. Ja w taki sposób nie postępuję, ja przygotowuję po prostu
fitoterapię opartą na pożywieniu, na ziołach, niekiedy na chińskich ziołach. Niemniej jednak ja stawiam na to, aby przywrócić Państwu zdrowie i jeśli tylko Państwo zechcą, to udzielić również takich wskazówek, jak to zdrowie Państwo powinni zachować już po zakończeniu całej fitoterapii. Jeśli więc interesuje Państwa takie podejście do Państwa problemu, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kontaktu przez adres e-mail, który zobaczą Państwo na końcu tej